Po wczorajszej publikacji danych i dalszych kroków odnośnie stóp procentowych, indeks dolara się umacnia, złoto zanurkowało. Zaczynamy czwartkową analizę rynku Forex. Cześć, jestem Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Zaczynamy czwartkową analizę rynku kryptowalut rynku Forex. A jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub go jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przypominam, że jutro widzimy się w analizie rynku krypto w perspektywie krótko oraz długoterminowej. Zaczynamy analizę rynku Forex. Tak, to co się wydarzyło wczoraj, czyli była konferencja FED i indeks dolara nam się umocnił ponieważ stopy procentowe zostały utrzymane na aktualnym poziomie. No i co zrobił indeks DLARA? Doszedł kon Do wyznaczonej przeze mnie strefy podażowej. Tak jak wspominałem zresztą wczoraj w analizie rynku krypto i mamy na, na tę chwilę mamy reakcję. Zatrzymanie jest idealnie właśnie w tej strefie na dolnej bandzie i jest to jeden z poziomów, który może doprowadzić do odwrócenia lokalnego. I zrobienia właśnie korekty w tym całym ruchu wzrostowym. Jak sobie spojrzymy na ten cały ruch wzrostowy, to była tylko jedna taka mała korekta. Tutaj troszeczkę większa, no i takie malutkie, jednodniowe tylko zejście, tak. Nie było tutaj korekty typu chociażby jak ta korekta tutaj. Jakaś kontynuacja, tak? Także takie malutkie tylko zejścia, tak naprawdę jednodniowe tutaj przez trzy dni i potem rynek już odbił. Także myślę, że ta strefa pierwsza zresztą też bardzo istotna, bo to była taka fejkowa strefa przed tym spadkiem. Lub ta strefa, która jest powyżej. Będą, będą to te właśnie strefy, gdzie indeks dolara na chwilę zacznie się osłabiać. Być może. Jedna z tych dwóch stref będzie tymi strefami, gdzie indeks dolara odbije i, i zacznie się kontynuacja ruchu, dalszego ruchu wzrostowego. Przypominam, że tutaj po wybiciu tego szczytu mamy zmianę struktury na trend wzrostowy całego tego trendu spadkowego, który miał tutaj miejsce, tak? Czyli było wybicie przede wszystkim ostatniego najniższego szczytu i wybicie lokalnej linii trendu. To akurat jest najmniej istotne, ale poprzedni szczyt to jest istotne, bo zobaczcie, że tutaj to był wcześniej najwyższy lokalny szczyt przed tym ruchem indeks dolara wrócił, fejkowo go wybił tylko knotem cena nie zamknęła się powyżej i nastąpił kolejny ruch spadkowy, tak, więc to jest właśnie istotne, jeżeli chodzi o zrozumienie struktury rynku i zmiany struktury rynku, więc w tym momencie po zamknięciu się tej świecy na interwale jednodniowym, przynajmniej jednej, chociaż dla mnie to trzy są to trzy świece na takim samym interwale, to jest potwierdzenie. Mamy zmianę struktury rynku. I czyli mamy teraz trend w na indeksie dolara. Więc do obserwacji te strefy podażowe, w teraz indeks dolara jest, lokalne strefy e, również popytowe. No, i zobaczymy, może indeks Zara będzie chciał przedostawać tą nitrę. Może zjechać niżej do kolejnej tej strefy, tutaj, no ale to będziemy obserwować na bieżąco. To, co rozgrywałem jeszcze w tym tygodniu, mówiłem Wam NSDCAT. Właśnie widzicie tą pozycję, była ona dostępna dla członków Akademii Crypto Smart Money Concepts, gdzie uczę krok po kroku właśnie strategii, których użyłam strategii Smart Money Concepts plus moje autorskie strategie tutaj z mojego autorskiego, z mojej autorskiej strategii, która jest game changerem kompletnie rynków finansowych akurat pominąłem niestety to wejście, piękne wejście, natomiast tutaj widzicie właśnie informacje tam, tam gdzieś widzicie informację, jaką podałem zrealizowane to było prawie 2 do 7, do 7, 1 do 2,7 czyli 2,7% zysku zagrywając 1% tą pozycję. Był też mały stop loss na Euro -GBP, ale to była pozycja zagrywana połówką procenta. Więc w stosunku do tego zysku tutaj z tego tygodnia to mały pikuś. Co dalej? W zeszłym, w zeszłym tygodniu też Wam mówiłem o tym poziomie, który oczekuję, tak? Tutaj, właśnie gdzie gdzie był wyznaczony take profit, cena właśnie ładnie odbiła dochodząc wczoraj do lokalnej strefy podażowej lekko ją nadbijając, tutaj mam wyznaczoną jeszcze jedną strefę z interwału jednogodzinnego, tą czerwoną tutaj na potencjalny ruch spadkowy, wczoraj po cena tutaj zjechała patrząc z perspektywy interwału jednoniowego, możliwe jeszcze jest zejście niżej tutaj do tej dolnej niebieskiej linii Także ten poziom będę dla siebie obserwował pod ewentualnego longa. To sobie tak zaznaczyłem, także nie sugerujcie się tym. To sobie po prostu tak zaznaczyłem, żeby wiedzieć gdzie będę chciał ustawiać swoją pozycję na wzrosty, jeżeli chodzi o NSDCAT, abym właśnie nie przegapił znowu tej pozycji tutaj, która właśnie mi uciekła zgodnie z moją autorską strategią. Co dalej? Jedziemy ze złotem. Złoto. O, powiem wam tak. Na złocie będę dziś siedział, będziecie widzieli dużo pozycji, które rozgrywamy z, właśnie z członkami akademii. Opracowałem swoją autorską strategię na złoto i jest grubo. Byłem teraz w fazie backtestingu przez ostatni tydzień. Przerobiłem, o. no może nie dziesiątki, ale sporo godzin backtestingu zrobiłem. I będę tutaj właśnie dużo, dużo grał na złocie, bo fajnie to chodzi. Kiedyś myślałem, że złoto jest manipulacyjne i dobrze myślałem, ale nie rozumiałem jak je rozgrywać, bo tutaj oczywiście też się sprawdza strategia, której uczę, którą, którą gram, ale są też inne fajne możliwości i pod to będę zagrywał. Dobra, co dalej? Tutaj z kolei w zeszłym tygodniu widzieliście, graliśmy na spadki. Na złocie, tak. I, I co? Cena nie doszła do take profitu, natomiast tutaj dałem informację o tym, że warto zamknąć pozycję. Jest 2 do 1, znaczy 1 do 2. Zagrywaliśmy stąd shorta. Tutaj był zysk tak? 2 do 1, czyli 2%. Zagry zagrywając 1%, 2% zysku, więc bardzo ładna pozycja. I zresztą wtedy też weszło. Eee, wszedł short, którego też zagrywałem, którego też widzieliście w poprzednim materiale, tak, wejście było tutaj dosłownie na szczycie, take profit był tutaj na dole. Tutaj ja przekombinowałem i zamknąłem tą pozycję, mówię dobra, o 14.30 będą wydarzenia, zagram jeszcze raz, pewnie wrócą tutaj, wybiją te szczyty i zejdą i przekombinowałem, zyskałem tutaj 1%, a pozycja była na 2,7, tutaj było Tutaj było, zaraz zobaczymy, 2,7. O, no to mniej więcej właśnie, w ten sposób tak, tak wyglądała moja pozycja. 2,7 było tutaj właśnie na tej proficie, także bardzo bardzo fajna pozycja i tak naprawdę ona dała prawie, znaczy ten dzień dał 5% właśnie z dwóch pozycji. Także super to super to siadło. Fajny tydzień, jeżeli chodzi o GBP USD w tym momencie no, mało tutaj widać. A, no jest strefa, którą będę obserwował dla siebie, więc mogę sobie już tutaj ustawić alert. W tym momencie widzimy, że tworzy się podwójne dno. No, no lekko nadbito, zobaczymy, co z tego będzie. Nie ma wyraźnych stref podażowych, także na razie cena nic tutaj nie wyklarowała. Być może mówimy też o interwale tygodniowym, coś tutaj się zacznie jeszcze tworzyć, także mamy zmianę trendu na interwale jednodniowym na trend spadkowy także to też trzeba wziąć sobie pod uwagę na razie tutaj dużo nie widzę więc też nie będę za dużo tutaj tego omawiał wróćmy do złota jeżeli chodzi o złoto, strefa podażowa tutaj też jest poniżej strefa podażowa ale myślę że ona będzie jako inducement więc tutaj nie będę szukał shortów bardziej właśnie w tej tutaj niżej znaczy wyżej tej którą mam zaznaczoną Tutaj, gdzie jest ta pomarańczowa linia, to może być jako zachęta, taka pułapka, ale tutaj z kolei będę szukał ruchu wzrostowego, właśnie tutaj, gdzie miał być take profit pierwszy, więc tak to na razie wygląda lokalnie. Ały tutaj też cena zareagowała i no, ały też graliśmy w zeszłym tygodniu, ale został wybity w break even. Za wcześnie przesunąłem ten stop loss po ruchach newsowych, bo cena doszła idealnie do take profitu, który. Wyznaczyłem. Spodziewam się dalszego ruchu spadkowego. Tutaj wyznaczyłem sobie wczoraj strefę podażową, natomiast nie zagrywałem tutaj nic ani nie dawałem informacji z racji tego, że były właśnie newsy i mogłoby to zostać wybite. No, jak się okazało, było to idealnie wyznaczony poziom. No, ale jakby ryzyko było zbyt duże. Spodziewam się wybicia tego dołka, tak zmian break of struction, dalej trend spadkowy i dojście do tutaj tej świeczki, nie świeczki tylko poziomu właśnie niebieskiego. Jako kolejny, jako kolejny poziom popytowy, tak to będę obserwował pod ewentualną zagrywkę na wzrosty AUD, USD. Tutaj cena mi nie doszła, spodziewałem się, że wczoraj dojdzie do strefy podażowej, wybije te potrójne szczyty, gdzie jest Pełno Liquidity, będzie tu jakaś manipulacja, cena tego nie zrobiła. Teraz mamy tutaj tak prawdopodobnie taki właśnie inducement. Tutaj sobie właśnie zaznaczyłem jako zmyłka. Stąd nie będę chciał grać Shorta, ponieważ tutaj jest istotna strefa, jest mnóstwo, mnóstwo liquidity do zebrania, mnóstwo płynności, więc to będzie moja strefa po prostu na shorta, a to prawdopodobnie będzie wybite. Czyli przykładowo cena kiedy dojdzie, przykładowo cena jakby doszła teraz, ruch już zagrywają na spadki, zostanie to wybita i dopiero stąd zostanie rozegrany short prawdopodobnie. Bo nie wiadomo czy zostanie rozegrany short, ale ta strefa zostanie wybita. Stąd może być ruch i ruch dalszy wzrostowy, ale wątpię żeby stąd był ruch spadkowy. Jeżeli chodzi o pozycję na wzrosty na AUDUSD to będę szukał Wejścia na jednej z tych niebieskich na linii po dojściu tutaj ceny i po uzyskaniu odpowiednich formacji na mniejszych interwałach czasowych. Więc myślę, że tutaj tworzy się nawet schemat wake offa akumulacji i stąd longi. Będę, będę szukał longów, a stąd będę szukał shortów. Zobaczymy, jak długich i jak to będzie wyglądało, w której kolejności co się wydarzyło. To też jest istotne. I co dalej? USD Na USD z kolei czekam na tą strefę jednodniową. Z poziomem tutaj na interwale 4 godzinnym. Poniżej mamy strefę podażową, a pod nią dwa podwójne znaczy podwójne szczyty. Więc tutaj będę czekał na wybicie tego podwójnego szczytu. Na razie jest reakcja w lokalnej strefie popytowej. Tutaj została zmieniona struktura na trend spadkowy. Zobaczymy, czy. Czy będzie to takie fajkowe wybicie, tylko bo no, OK, zostało to w sumie potwierdzone. Czy zobaczymy lekkie podbicie i kontynuacja ruchu e, spadkowego, tak? Czy, czy jednak tylko po prostu będzie to jakiś taki fake, chociaż dosyć sporo świec się zamknęło poniżej i ta struktura, zmiana tej struktury jest dosyć e, widoczna. Natomiast może być po prostu korekta w tym całym ruchu e, wzrostowym. I kontynuację. No nie wiem, jak się zachowa tutaj indeks dolara. Na razie, jeżeli chodzi o strukturę rynkową, to także powinniśmy zobaczyć kontynuację ruchu spadkowego. I dopiero ta strefa jest taką strefą dosyć dosyć ciekawą, dosyć istotną, jeżeli chodzi o moją analizę. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Także widzimy się jutro w analizie rynku krypto. Także nie Bitcoin jest z Tobą. Piona.